Cześć, witam na moim kanale Kosmonautów i Kosmonautki. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grupy na telegramie. Link do grupy znajdziesz na profilu na Twitterze. No i dzisiaj, moi drodzy, kolejny testnet. Dzisiaj mam dzień na testnety. Usiadłem i robię je wszystkie te, które do tej pory robiliśmy, a jakie tam robiłem? Ano, robiliśmy Steffi Huba, moi drodzy, robię sobie go dzisiaj. Robiliśmy, moi drodzy, Bitsonga. Zrobię go sobie dzisiaj. Co tam było dalej? Był komdex, na to zwróćcie uwagę. Zróbcie go, bo myślę, że to już ostatni dzwonek jest, bo później nam ruszy platforma. Także jeszcze raz się odhaczmy. I podesłał mi ktoś, że jest nowy t-grade, Ja to o tym t-grade zupełnie już zapomniałem, ale jak jest, to go będę pewnie robił ponownie. Pewnie będą jakieś komplikacje, jak w przypadku tych testnetów jest, ale trzeba próbować tak? i rozwiązywać zachęcam zawsze w przypadku tych testnetów bo są różne, słuchajcie, niuanse, w których możemy się gdzieś tam zatrzymać, coś tam nam nie działa, gdzieś jest jakiś kłopot z czymś. Dodajcie sobie zawsze, jeżeli są kanały społecznościowe danego projektu. Mamy takie sytuacje, że na przykład link do Discorda się zmienia, to szukać na innym kanale, bo może jest jakaś aktualizacja, tak? Nie działa nam jakiś fałcet, to może już jest nowy jakiś fałcet. Zawsze dodawajcie sobie platformy społecznościowe danych projektów i tam szukajcie informacji. W dalszej kolejności można wejść na grupę na Telegramie. Być może już któryś z użytkowników, ktoś z widzów już robił to, miał podobny kłopot, to wtedy można zadać pytanie. Ale starać się samemu czerpać taką wiedzę i szukać, bo to jest naprawdę bardzo korzystne dla nas. No i robimy dzisiaj ten Diffusion Testnet. I moi drodzy, oni takiego tweeta tutaj wrzucili. To już było jakiś czas temu. Z uwagi na ten brak czasu ciągły, nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć, ale staram się to robić. W końcu przysiadłem do tego, bo do 21 kwietnia był ten, ten news. Ale tu się cały czas coś na tym kosmosie dzieje i nie było kiedy. No i robimy tutaj. Co dam dali za informację? Ano, taką informację dali, że mamy moi drodzy: 25 tysięcy tokenów Diffusion, w, będą rozdane dla 500 osób po 50 tokenów. I co należy zrobić? Trzeba. Do nich na grupę na Discordzie, się przyłączyć tam, następnie zrobić testnet, będziemy go właśnie robić, tak? I kolejna rzecz, bo trzeba też wykonać, będę transakcję na minnecie. Ja przed chwilą próbowałem na majnecie zrobić, mi nie przechodzi, ale pokażę Wam, jak przechodzi testnet. Trzeba próbować, oczywiście wszystko Wam po kolei wyjaśnię, moi drodzy, i co trzeba zrobić. Po pierwsze, potrzebujemy portfel Metamask. Zróbcie sobie osobne konto do testów. W przypadku MetaMaska myślę, że warto posiadać po prostu taką rzecz jako osobna, tak? I tutaj mamy w MetaMasku taką możliwość, zaraz Wam od razu pokażę szybki taki tutaj tipek, jak tutaj można zadziałać. <laughs> Słuchajcie, w MetaMasku tutaj w prawym górnym rogu macie utwórz konto, tak? I tworzy nam konto, widzicie, ja mam tutaj konto testy. I tutaj na tym kocie testowym będę działał, tak? To jest pierwsza rzecz. Jak utworzycie te, to konto, potrzebować będziemy kolejny krok wykonać. Yy, musimy mieć sieć Evmos Testnet. Widzicie, tu jak sobie rozwinę, to ja mam Evmos Testnet. Jak ją dodać? Należy wejść na Chainlist.org i na Chainlist.org, moi drodzy, jak wpiszecie tutaj Evmos, standardowa strona wyświetli wam tylko i wyłącznie Evmos jako mainnetowa. tak I tu jest taki malutki myczek. Na górze jest. Testnets. Należy sobie tutaj kliknąć to, i wtedy wyświetli Wam się sieć testnetowa. fmos testnet. Dodajecie do metamaska add, tu metamask, dodaje Wam się taka sieć. Musicie oczywiście to wszystko w metamasku potwierdzić, i ta sieć się dodaje. Jak ta sieć będzie wyglądała? Tam będzie nie token fmos, tylko będzie T, jak testnet, czyli Tevmos będzie się nazywał. Widzicie, tu jest Tevmos, i ja mam tutaj jakąś bardzo malutką ilość tych tokenów. Jest fałset, którym możemy sobie zebrać to, więc będziemy potrzebować nasz adres z sieci tej testnetowej. Uważajcie, tak. Czyli przełączcie się, gdyby nie przełączyło was z, z automatu, bo jest sieć FMOS normalna i sieć FMOS testnetowa. Przełączcie się od razu na tą sieć testnetową, to będziecie już później te tokeny widzieć. Kopiujecie sobie adres. To jest ten sam adres, ale kopiujemy go sobie stąd. wchodzimy na FMOS Fausnet. I uwaga, ten VZ daje nam tylko raz na dobę, tak? Więc nie klikać tutaj po 10 razy, gdyby Wam coś nie przeszło, bo to tylko raz zadziała. Klikaj, wkle wklejacie, sobie tutaj adres, jest tutaj kapcza, więc ją trzeba odhaczyć i request funds, tak? Tutaj można do Keplera, kiedyś można było zbierać do Keplera, a tu chodzi, żeby wkleić tą drugą opcję, czyli tutaj wklejamy adres z Metamaska, robimy... Prośba o fundusze, i fundusze trafiają w zasadzie od razu. Tak było w moim przypadku. Gdyby test nie działał, bo może dużo użytkowników z niego korzysta, to próbować później, nie pytać, dlaczego nie działa, bo może już żeśmy kliknęli. No różne tu opcje są, próbować później, tak? Albo sprawdzić za chwilę, bo może w portfelu nam to dotrze. Yy, mamy już się te tokeny, które potrzebowaliśmy, no i teraz przechodzimy do samej platformy Division Finance. I tutaj, jak się będziecie łączyć, to znowu musicie zwrócić uwagę, czy macie ustawioną tą sieć testnetową, tak? Zwróćcie uwagę, że po połączeniu jest napisane tutaj EVMOS Testnet, to znaczy, że jest OK, czyli jestem na tej sieci testnetowej i na niej będę działał. Jak przełączę się na drugą sieć, tutaj, wybieram w MetaMasku jeszcze raz i wybiorę sobie tą drugą sieć, EVMOS. Czyli tą mainnetową. Widzicie, jest Evmos. Już normalny, nie Evmos Testnet. Przepraszam. I z powrotem się przełączam, bo my chcemy Testneta na razie robić. I wykonamy sobie te kroki, które tu jest w tym Twicie na, na Twitterze. Jest podane, że można wykonać tylko jedną transakcję. Wystarczy, żeby się załapać, ale zróbcie sobie Z2 albo Z3. W razie czego, bo może, może coś nie zadziała, może którejś puli Wam nie zaliczy, no wiecie, różnie to bywa. I co będziemy potrzebować? Po pierwsze, wejdźmy sobie na farmy tutaj i zobaczcie, jakie farmy są. Tu są różne farmy z różnymi tokenami. Wiem, że jedna z farm mi tutaj nie działała, próbowałem sobie zrobić M-Osmosis, M-USDC, coś mi tutaj nie szło, ale już zrobiłem sobie farmę do M-Atoma, m, -atoma, m -f MOSa i M-Atoma, m, -atoma, m -usdc. To działało. I teraz na nagraniu zrobimy to jeszcze, MUSDC i VEVMOS. Do tej sobie spróbuję, moi drodzy, wrzucić też coś. Więc najpierw zerkacie, jakie tokeny Wam będą potrzebne, ponieważ mamy tylko token FMOS, Portfel się nazywa TEVMOS, ale to jest token FMOS, więc potrzebujecie mieć pozostałe tokeny, które są w puli. A w puli jest token MUSDC i VEVMOS. VEVMOS już zakupiłem, zakupię sobie jeszcze ten drugi czyli MUSDC, wchodzę w swapa, mam fmos domyślnie ustawionego i szukam teraz tokena jeszcze MUSDC, ok, wchodzę w MUSDC, ponieważ tokena tego z VC tu jest bardzo mało, 0,1, trzeba y, szafować tymi tokenami, nie wydawać zbyt dużo tu na te słapy, tak, bo jeszcze FI transakcyjne, więc zrobimy sobie 0,01, tak to mi wystarczy na to, żeby wykonać jakieś tam działania, tak? Widzicie, ja mam już tylko mi zostało 004 po utworzeniu tylko dwóch pól w zasadzie, także nie jest tego dużo, trzeba sobie jakoś radzić. 001, swapuję do MUSDC, potwierdzam transakcję i będzie trzeba potwierdzić to w portfelu. I to samo kupujecie drugi token, ten, który jest w parze potrzebny. Ja już FVF MOSA wcześniej kupiłem, a teraz robię MUSDC. No, i pewnie powtórzę jeszcze tą czynność jutro z uwagi na to, że tych tokenów nie mam za dużo, więc jutro znowu wystąpię o przydział z VCT i zrobię jeszcze raz pozostałe pule, tak żeby odhaczyć. Można tutaj dodać sobie tokeny do metamaska, żeby były widoczne, więc ja sobie je dodam. Chcę, chcę ten token widzieć. Tu jest odptaszkowany już, i teraz potwierdzam w portfelu. Dodaję token. To już mogę zamknąć. Mam kupiony MUSDC. Wcześniej kupiłem VFMOS, ten, który był potrzebny do tej farmy. Wchodzę na farmę. Szukam puli, którą chcieliśmy utworzyć, czyli tą chcieliśmy utworzyć. Teraz należy dodać tokeny. Dodajemy tokeny. Add. I teraz musimy zobaczyć, czy mamy oba tokeny w tym w, w, w portfelu. Mam MUSDC, a VFMOS się nie wyświetla mi, czyli Muszę jednak zakupić. Może ta transakcja poprzednia mi nie przeszła, tak? No nie mam tutaj. No muszę sobie. a tu zrobię maxa. Nie, no mam 0, czyli wracam jeszcze raz. Tak jak widzicie, nie mam, żeby utworzyć pulę. No to trzeba dokonać zakupu. Może mi ten, ta transakcja wcześniej nie przeszła. Jak mogło być? Mi, M, M i F-MOS. No a tu się wyświetlają. To jest ciekawostka, dlaczego. Tu jest, a tutaj tego nie ma. VFMOS i MFMOS, może ja mam MFMOSa. Też tak może być. Zobaczmy. Tak, ja mam MFMOSa, a potrzebuję VFMOSa, widzicie, a tutaj VFMOSa nie ma. A tu jest zablokowane, coś w VfMOS. Czekajcie, zobaczmy jeszcze 0,01. A da się. Czyli trzeba go wybrać sobie z góry, tak? To jeszcze raz, żebyśmy widzieli, o co chodzi. Chodzimy w słapa. Czyli jeżeli stąd go nie można wybrać bezpośrednio, ale on jest tu, widzicie, na górze, tak? To go sobie biorę VFMOS-a stąd i wpisuję odpowiednią wartość 0,01. Coś mi się tam zamienia, wrapujemy. No i teraz powinienem go mieć do tej, do tej pary, którą tam chciałem utworzyć. Czasem po prostu trzeba troszkę dłużej popatrzeć. Nie mówić, że coś nie działa, czy, czy czegoś nie mam. Tylko no, czasem trzeba po, poczytać. Wydawało mi się, że mam, a to był token MFMOS, a nie VFMOS, tak? Taka drobna różnica. Popatrzeć, pomyśleć chwilę, posprawdzać. Dopiero. Później mówisz, że coś nie działa. Dobra, Confirmed Transaction, przeszło. Wracamy do farmy w takim układzie. Czyli MUSDC do zwrapowanego FMOS-a. Dodaję sobie tutaj pulę i teraz muszę mieć w puli oba tokeny. Widzicie, wyświetla się, więc teraz sobie mogę dodać Maxa. Tutaj coś nie mogę zrobić, to spróbuję stąd Maxa zrobić. O, teraz już jest OK, dobra. Czyli jeden max, drugi max i powinno zadziałać. Tutaj wtedy ten approve ma się Wam się wyświetlić. Nie mogłem po prostu całości tych tokenów dodać, ale tutaj z UMDC całość już wychodzi. Prowadzamy approve'a. No i w ten sposób odhaczymy naszą działalność na platformie, czyli pierwsze to zrobimy jakieś swapy, to już nam, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to dodamy jakąś farmę i to już wystarczy w zasadzie, tak? Tak jak mówię można zrobić więcej niż jedną transakcję. Ja zrobiłem sobie wcześniej już dwie. Parmy wrzuciłem. Tu już została mi końcóweczka tokenów, więc już za dużo nie poszaleję. Teraz transakcja jest w toku. No i ja z tych testnetów. Możemy słuchajcie działać z tymi testnetami. To jest bardzo fajna rzecz nawet dla tych, którzy... O, dodało nam się. To teraz robimy supply. To Jest bardzo fajna rzecz dla tych, którzy nawet nie chcą inwestować w ogóle w kryptowaluty, tak? Tylko robią na przykład same testnety, działają na Twitterze, na Telegramie gdzieś, śledzą jakieś projekty, sprawdzają, czy czegoś nie dają w gratisie, w cudzysłowie, tak? Po wykonaniu jakichś czynności i w ten sposób również można sobie budować portfel. A ci, co już na rynku dłużej działają, no to też sobie testują daną platformę i sprawdzają, jak ona wygląda przed tym, zanim zostanie ona uruchomiana. A przy okazji może się okazać, że również nam coś w udziale spadnie i. Wtedy możemy sobie budować też portfel. Ja z tych testnetów po prostu czy to Atoma sobie kupuję, bo to główne moje aktywo, tak? Czy jakieś aktywo, które w danej chwili jest u mnie w, w rozwoju? Takie testnety też pomagają później funkcjonować. No, pokazał to przykład na przykład Crescent Network. Jak Robiliśmy tego testneta. On do tej pory nam nie zapłacił. No tak się zdarza, niestety, moi drodzy. Nie wiadomo, czy w ogóle coś za niego dostaniemy, ale pozwalała mi się później łatwiej poruszać na platformie. Już wszystko wiedziałem, gdzie z czym, co się je. Dobra, mamy, <laughs> przepraszam, mamy dodane. Mamy dodane, tutaj pulka jest. I teraz wyjdźmy jeszcze sobie wraz w farmę. Wchodzimy w farmę i wchodzimy jeszcze raz w tą farmę, którą żeśmy utworzyli. I teraz tutaj jest coś takiego jak Deposit Diffusion LP Tokens. Te LP Tokeny musimy właśnie w tą farmę wrzucić. Tak. Eee, dobra, czyli robimy depozyt. No i teraz musimy chwilę poczekać. Będziemy mieli dwie transakcje do zaakceptowania. A, nie poczekać, tylko ja muszę dodać, przepraszam. Tutaj DLP muszę dodać i dopiero teraz Aprowa. Tak, tutaj były. Dodanie pary. Najpierw Umieszczenie pary, a teraz dodanie pary jako pulę płynności. Robię approve. Potwierdź. Mam nadzieję, że mi to tokenów na opłaty starczy. Bo to już tam zostało ledwo, ledwo. Confirmed transaction, czekamy, będzie depozyt. Sieć Evmos się bardzo rozwija, moi drodzy. Wiele takich teraz stron, projektów, platform, w których Evmos będzie wykorzystywany, będzie. I przynajmniej na kilku z nich należy się moim zdaniem odhaczyć. Tak? Oprócz tego, że trzymamy sobie tokeny Evmosa w stakingu, to nam będzie dawało na pewno worek, cały tych ropów z tego Evmosa się będzie dla nas rozwiązywał, będą te prezenty wypadały. Ale na tych platformach też trzeba od czasu do czasu będzie podziałać, coś zrobić. Nawet jeżeli nie chcemy funkcjonować tak jak ja, przynajmniej osobiście przez MetaMaska, nie lubię za bardzo. Kepler na mnie jest mega szybki, mega wygodny, te transakcje po ABC hulają szybciutko. Tak na pewno w kilku wezmę mimo wszystko udział, tak? Gdzieś tam coś wykonam, gdzieś tam coś zrobię, a jak będą już te platformy z Keplerem funkcjonowały, to tym bardziej. Dobra. No i w zasadzie chyba to wszystko. Teraz chwilę musimy poczekać. Jak to się pewnie odświeży. jest tutaj transakcja widzę w toku w górze, na górze. I tutaj czekamy jeszcze chwilę. I to jest działanie na testnecie. To działanie na testnecie i nie kończy się jeszcze, tak? Trzeba zrobić jeszcze dwa, dm, dwa kroki. Jednym z kroków będzie wysłanie naszego adresu do losowania. O, widzicie, dodało się i już pula pracuje. Tu widzę już na licza, tak? Czyli to już jest OK. Jak sobie wejdę w pozostałe, te które wcześniej robiłem, mogę od razu zerknąć i pokazać wam. Ja sobie rozwiązałem jeszcze tego matoma do Mewmosa. No i tak jak widzicie tutaj się coś też dzieje, tak? Tu jest też już pula uruchomiona i ona już też pracuje. Dobra, i słapy są wykonane. I teraz kolejna sprawa: to musicie sobie wejść w portfel Metamask znowu. I w portfelu Metamask potrzebny jest nam adres. Tak, nasz adres. Kopiujemy sobie ten nasz adres. I tutaj na Twitterze była informacja, że należy dodać grupę na Discordzie. Więc ja już tą grupę na Discordzie mam dodaną. I na grupie na Discordzie, ich grupie na Discordzie, jest taki tutaj. Faultnet, testnet, tak? Oni mają różne kanały, i tutaj jest ten Faultnet, testnet, i tak jak widzicie, ludzie wkleili swoje adresy, ale z tego co widzę, jest włączony tryb powolny. Wysyłanie możliwe jest co godzinę. Nie wiem, czy już jest blokada ze względu na to, że zakończył się ten testnet. Nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć na to z na 100%, czy po prostu jest zwykła blokada, żeby nie spamować, tak? Ja po prostu tutaj włączyłem i czekam, zobaczę, ale należy tu wkleić ten adres z MetaMaska. To jest jeden, jeden z kolejnych kroków, które należy wykonać. I Jeszcze jeden krok, który trzeba będzie wykonać, to z powrotem wracamy na platformę Diffusion. Na platformie Diffusion, test netowej, już zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy, mieliśmy zrobić, a teraz kolejnym krokiem jest zrobiony na platformie mainnetowej. No i teraz jak ja przełączyłem się już tutaj na platformę mainnetową, zrobimy to od razu, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Tak, mamy Evmos Testnet, widzicie tutaj napis, a teraz potrzebny jest Evmos ten zwykły, tak, czyli minenet. Przełączamy się. Mamy Evmosik. Wybieramy. I u mnie już są tokeny tutaj EVMOSa. Skąd je ja wziąłem? Zaraz Wam wszystko powiem. Widzicie, tu jest przełączone na Evmos normalny. Nie jest Testnet, tylko Evmos normalny. I tutaj może puszczę transakcję. Zaraz Wam pokażę, skąd wziąłem. Spróbuję jeszcze raz, bo nie działa po USDC operacja. Próbuję ją zrobić w międzyczasie jeszcze raz. 003 może mi przejść. Eee, tak, 03, przepraszam. Skąd wziąć tego EVMOS-a? Znaczy tak, po pierwsze, część z Was mogła dostać, moi drodzy, Airdropa. Więc wchodząc na stronkę. No, Dismis, czyli nie, dalej to nie działa. Czekajcie. Wchodząc na stronkę tutaj fmos Disperze. Jest możliwość stąd. Widzicie, tutaj jest send. i Można wysłać i skopiowany adres z portfela MetaMask. Można tutaj zrobić opcję send. I tutaj, tak widzicie, jest 0x. Można tutaj or f tak? Można tutaj wkleić adres i wysłać jakieś tokeny, tak? Ja, ponieważ miałem tokeny nie wszystkie wrzucone jeszcze w staking, tylko mi dwie sztuki tu zostały, jedną sobie już sztukę. Wysłałem na Metamask'a po to, żeby zadziałać na tej platformie mainnetowej. Udało mi się wymienić na zwrapowanego FMOS'a. Widzicie, tu mam 01, tak? Natomiast nie przechodzi mi transakcja do USDC. Na chwilę obecną nie wiem, czy jest coś nie tak, ale ta transakcja mi, no i tu już od razu wyrzuca, nawet nie pokazuje, żeby cokolwiek było. Natomiast jak wchodzę tutaj w farmy, to widzę, że ta jedna farma, właśnie dlatego, chciałem wykonać taką transakcję. O, zniknęła. A, a jeszcze przed chwilą była, popatrzcie. Jeszcze raz zerknę. No, nie ma. Nie, chciałem wrzucić właśnie w tą farmę, ale widzę, że już tej farmy tu nie ma. Per week. W każdym bądź razie, jak platforma mainnetowa zadziała i już będzie normalnie hulała, no to my musimy się tutaj również odhaczyć. Ale działając na testnecie, będziecie wiedzieli, w jaki sposób to już się robi, tak? Czyli nawet jak nie posiadacie z airdropa, to będzie można podejrzewam zakupić chociażby na osmozis, bo tutaj na tej platformie trzeba by było sobie poprzez bridge wysyłać poprzez eth, to nie jest opłacalne, więc trzeba poczekać jak będzie to listowane na którejś z platform na kosmos ekosystemie i wtedy można by było z kosmos ekosystemu, czy z osmozis zakupić na kepler i poprzez już keplera wysłać sobie na adres na metamaska, na sieć evmos i wtedy tutaj na tej platformie się odhaczyć. Na tej zasadzie można to by było zrobić, moi drodzy. Farmy nie ma, przed chwilą jeszcze farma była. Także nie wiem, co jest grane. No, w każdym razie trzeba odhaczyć ten ostatni, ostatni krok, który jest w tym tubicie tutaj poruszony. Moi drodzy, testnety robimy, działamy. Nie wszystkie testnety zapłacą. Tutaj ten testnet też będzie testnetem, w którym nie, nie wszyscy użytkownicy dostaną tylko określona grupa poprzez losowanie. Niektóre testnety w ogóle nie płacą, a niektóre testnety robią bardzo fajne niespodzianki, jak chociażby UMI. Ja działam na UMI, zgarnąłem 300, byłem w szoku, że za testneta można tyle dostać. Teraz UMI jest listowany o wiele niżej i wiem, że jest kolejny testnet, ale ja do niego już nie podchodzę. Robię kolejne po prostu, które się pojawiają gdzieś na kosmos ekosystemie i są albo jakoś pośrednio z nim związane. Moi drodzy, to wszystko. Zapraszam. Macie różne linki, słuchajcie, do tego, co żeśmy robili, wkleję wam pod filmem, rzecz jasna. I macie różne linki też pod filmem, gdzie możecie znaleźć jakieś bonusy, gdzie można coś tam zgarnąć. No i to wszystko, moi drodzy. Zapraszam do kolejnych filmów. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Cześć.